Dzień dobry, good morning. It's great to be here. Cieszę się, że mogę być z wami. Wspaniale. During worship today, the Lord reminded me. Podczas uwielbienia dzisiaj Pan Bóg mi przypomniał, that where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Że tam, gdzie jest Duch Pana, tam też jest wolność. And there is truly freedom in this church. I ja odczuwałam prawdziwą wolność tutaj w tym zborze. And because that freedom is inside of us, because Jesus lives inside of us. I ta wolność jest w nas, ponieważ Jezus tam przebywa. When we leave this building, wherever we put our feet, i kiedy opuszczamy ten budynek, gdziekolwiek nasze stopy staną, Jesus goes. Jezus idzie tam z nami. So when pastor was talking about when the enemy is trying to stop us from doing these things. Kiedy pastor wspominał o tym, że nieprzyjaciel czasami chce nas powstrzymać. Because he is a liar. A wiemy, że on jest kłamcą. He will try to tell us that no, this is not true. Będzie próbował nam powiedzieć: "Nie, to jest nieprawda." But I want to remind you that that freedom. Ale chcę wam przypomnieć, że ta wolność. Jesus that is in you. Że ten Jezus, który jest w was, goes out when you go out. On wychodzi razem z wami tutaj z tego pomieszczenia. Sometimes you feel like maybe I have failed. I have sinned. Czasami czuję, że zgrzeszyłem, upadłem. So that won't apply for me. I wtedy myślisz, że ta prawda już się do ciebie nie odnosi. But pastor said today the Spirit of the Lord is saying to step into the light. Ale pastor powiedział również, żeby w takich sytuacjach ponownie wrócić do światłości. To step out of the shadow. Wyjść z tego cienia. And the Spirit of God, that light will reveal things in us that God will fix. A to światło, które Bóg daje, ono objawi nam na nowo to prawdy, które Bóg już nas zasiał. We will be even more powerful to step out into this world. Więcej mocy, aby wyjść do tego światła. With the power of God that lies inside of us. Z mocą Ducha Świętego, którego On nam udziela. So be encouraged, church. Bądźcie zachęceni dzisiaj. Because where you go, Jesus goes. Ponieważ wszędzie, gdzie wy idziecie, idzie z wami Jezus. Do not let the enemy tell you anything else. Nie pozwól, żeby diabeł cię oszukał i mówił ci co innego. And he is going to use you in this city. On chce cię używać tutaj w tym mieście. You are a great army. Bo jesteście jego wielką armią. All over Poland, there is an army rising up. W całej Polsce powstaje Boża armia. We know because we my get wiemy, to visit all over Poland. Jeździmy i podróżujemy po całej Polsce. And we see the church is rising in i widzimy, power. Jak Kościół Jezusa Chrystusa powstaje w jego mocy. And you are part of a great movement. I wierzę, że jesteście częścią tego wielkiego poruszenia. Happening all over Poland. To się dzieje w całej Polsce. So be encouraged, church. Bądźcie zachęceni. Amen. Amen. And that is not why I came up here. Ale nie po to tutaj wstałam, żeby się podzielić. I'm just here to introduce my family, my husband. Chcę przedstawić moją rodzinę, mojego męża. Earl has a great word from God for you. Earl wierzę, że ma wspaniałe słowo dla was. And I want to give him time to share that word. I zostawię mu odpowiednią ilość czasu, żeby się dzielił. But I just want to show you a couple of pictures of our family in the United States. Chcę podzielić się tylko kilkoma obrazami naszej rodziny, która pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. A short word of how we came here to Poland. I powiem tylko krótko, w jaki sposób znaleźliśmy się tutaj w Polsce. So I think there's a picture. Ah, there we are. O, jest taki piękny obraz. O, widzicie nas tutaj. This is me and Earl in California. To ja i Earl w Kalifornii. We've spent 25 years in California. Mieszkaliśmy w Kalifornii 25 lat. In pastoral ministries. Służyliśmy jako jako rodzina pastorska. And in 2014 the Holy Spirit began to move upon us. A w 2014 roku Duch Święty zaczął do nas przemawiać. And asked us to come and join the army in Poland. I polecił nam, abyśmy przyjechali tutaj do Polski i przyłączyli się do jego armii tutaj. God planted that dream in our heart. Bóg to marzenie w nasze serca włożył. And we started working towards getting there. I zaczęliśmy ku temu marzeniu zmierzać. And in John chapter 13. I w tej Ewangelii Jana, 13 rozdziale, and verse 7, w 7 wersecie, Jesus was speaking to his disciples. Jezus mówił takie słowa do swoich uczniów. And he said, powiedział tak. You don't understand now what I am doing. Teraz nie rozumiecie tego, co ja czynię. But someday you will. Ale kiedyś to zrozumiecie. This has been our journey to Poland. I powiem wam, tak właśnie wyglądała nasza historia przyjazdu do Polski. Because it took a long time. Bo to trwało dość długo. And we kept saying, God, what are you doing? Why can't we get there? Pytaliśmy, Boże, co ty mówisz, co ty chcesz uczynić, w jaki sposób chcesz to uczynić? But we made it. Ale jak widzicie, jesteśmy. And I want to introduce you to our children at home. So przedstawię the next wam picture, również nasze dzieci, następne zdjęcie. I have too many pictures, so we might have to go through them quickly. Mamy wiele zdjęć naszej rodziny, you know, więc może szybciutko je po prostu będziecie oglądać. A mom has many pictures of her. Bo jak wiecie, każda mama ma wiele zdjęć. This is when we first started to become Assemblies of God missionaries. Tutaj na tym zdjęciu zostaliśmy jako misjonarze
zborów Bożych do Polski przedstawieni. And raise our support, our money to come here. Musieliśmy fundusze na to zebrać, żeby móc tutaj do was przyjechać. This is our daughter Tiffany. To jest nasza córka Tiffany. And she is now living in Austin, Texas. Teraz mieszka w Austin w Teksasie. She is the youth worship leader. Jest zaangażowana w służbę uwielbienia w grupie młodzieżowej. For the youth group at a church plant. Jest liderką tej grupy i jest to taka nowa inicjatywa, czyli taka jakby powiedzieć placówka zboru. And this is our son Eden. A to jest nasz syn Eden. And he is in Modesto, California. Mieszka w Modesto w Kalifornii. He is in Bible school. Jest w szkole biblijnej. And plans to be a youth pastor. Chce zostać kiedyś pastorem młodzieżowym. As you see, he is representing Poland. Jak widzicie, na czapce ma już flagę Polski. With the hat that I found in United States. Taką czapkę znalazłam mu w Stanach Zjednoczonych. And we will go to the next picture. Następne zdjęcie to my z flagą Polski. This is we are in United States and we are raising our support. Byliśmy na takim spotkaniu, gdzie zbieraliśmy fundusze na wyjazd do Polski. Representing Poland. Prezentowaliśmy Polskę. And here's, let's go to the next picture. Następne. This was the day that we left California. We were saying goodbye to our children. To jest nasze pożegnanie z Kalifornią. Żegnaliśmy nasze dzieci. It took us about 2.5 years to be able to come to Poland. Przez 2.5 roku przygotowywaliśmy się systematycznie do tego wyjazdu. So as the scripture was read, we didn't understand how long. Nie rozumieliśmy Bożych planów, nie wiedzieliśmy co i jak. But we knew God had a plan. Ale wiedzieliśmy, że w końcu do tego dojdzie. So we are saying goodbye to tutaj our children. Żegnamy się z naszymi dziećmi. And you see Tiffany is holding up a Polish flag. Jak widzicie, Tiffany tam head. Z tyłu za naszą głową trzyma flagę Polski. Probably because my children are always obsessed by my husband's bald head. Może dlatego tam trzymała tę flagę, ponieważ dzieci mają trochę takie skrzywienie na tle łysiny mojego męża. The next picture. Następne zdjęcie. Is mom saying goodbye. Mama żegna się ze synem. To her children. I jak widać, jest to trudny moment. This is when it got hard. Naprawdę ciężkie to było. Amen. Next picture. Następne. Too many pictures. We made it to Poland February 2017. W lutym 2017. Hallelujah. Przyjeżdżamy do Polski. And there the dream came true. I tutaj jest true. Marzenie, które się realizuje. And this picture is taken in Warsaw at the seminary. To jest zdjęcie zrobione przy budynku WSTS w Warszawie. Yeah. And the next picture, I don't even know what's następny. Next. Oh, then our son who had met his soon-to-be wife about 1 year later got married. Po roku później wzięliśmy udział w ślubie, w zaślubinach naszego syna. Zdjęcie z tego momentu. We flew back to California. Pojechaliśmy for the do Kalifornii. And his next picture, his I beautiful wife, to jest Haley, nasz syn ze swoją żoną Kaylee. Haley, our daughter-in-law, to nasza synowa, who is a children's pastor in California. Zajmowała się służbą wśród dzieci w Kalifornii. And the next picture, i następne. Okay, this is a rock that we always get our picture taken on in California. Na tej skale, tam w Kalifornii, zawsze robiliśmy od lat, robiliśmy zdjęcia. So after Eden and Haley were married, we said, Haley, you have to come get a picture on the rock. Kiedy już byli małżeństwem, to stwierdziłam, że musimy teraz jako cała rodzina zrobić kolejne zdjęcie w komplecie. That means you're part of the family. Ponieważ nasza synowa jest już częścią naszej rodziny. But this is our good picture. This next picture is really represent who we are. A na następnym zdjęciu zobaczycie, this kim is naprawdę the Shorrocks jesteśmy. Family. To jest rodzina Shorrocksów. They're a bunch of crazy people. Szalonych ludzi po prostu. But I appreciate my children for supporting us in the dream to come to California. Ale bardzo doceniam to, że dzieci rozumieją naszą misję, nasze poświęcenie. And the next picture. Następne zdjęcie is Haley and Eden jak representing widzicie, Poland. Haley i Eden reprezentują koszulki z polskimi napisami. So during that whole time of coming to Poland. A więc cała ta historia naszego przyjazdu do Polski. This verse stayed in my heart. Jest oparta na tym wersecie z Ewangelii Jana 13 rozdziału. When it was hard to say goodbye to my family. Było mi bardzo ciężko pożegnać moją rodzinę. When I had to say goodbye to my parents who both died and went to heaven. W międzyczasie pożegnałam też rodziców, którzy odeszli do Pana. When we thought we would never make it here.
Wydawało nam się, że tak się sprawy komplikowały, że tutaj jednak nie dojedziemy. I relied on this verse when Jesus says. To jednak ufaliśmy temu, co Bóg do nas powiedział. When you have a dream in your heart that God gives you. Kiedy masz jakieś marzenie w swoim sercu, które Bóg ci dał. You may not understand the road. Może nie rozumiesz, masz wiele pytajników, nie rozumiesz tej drogi, ona się często tak gmatwa. I thought the road would be like this. Mnie się wydawało, że droga będzie prosta i nie będzie problemów. But the road was ale okazało się, że nasza droga była bardzo wyboista, bardzo skomplikowana. But God stays true to his promise. Ale chcę wam potwierdzić to, że Bóg jest zawsze wierny swoim obietnicom. And it is an honor and a privilege to be here with you. Jest dla nas to wielką radością, przywilejem, że możemy tu być. Because there is a great awakening coming to Poland. Bo ja wierzę, że wielkie przebudzenie nadchodzi do because waszego of kraju. Churches like this. Ponieważ są zbory takie jak ten. Your pastor's been here for 30 years plowing wasz the field. Pastor przez 30 lat tutaj pracował i razem użyźnialiście tę glebę. And all over Poland this is happening. I w całej Polsce tak się działo. So praise God, I am honored to be here with czuję you. Czuję się zaszczycona tym, że mogę tutaj z wami honored. Być, że mogę być częścią tego, co się dzieje w waszym kraju. And your churches and your the people have welcomed us into the family. I dziękuję wam Polakom, waszym kościołom za to, że tak ciepło nas przyjęliście. So my husband is coming today with a word from God. Wierzę, że Errol ma słowo od Pana dla was. And so come on up. Więc zapraszam. God bless you. Thank you. Dziękuję bardzo. Hello. Dzień dobry. My wife is amazing. Żonę mam niesamowitą. I'm so lucky to have her. Jestem szczęściarzem, że mogę ją mieć. My kids are amazing. Dzieciaki są niesamowite. It was very hard for us to leave the continent that they live on. Bardzo trudno nam było opuścić miejsce, kontynent, na którym mieszkaliśmy. And move to another continent. I przenieść się na inny. But we love our kids. Kochamy nasze dzieci. And it makes it easier that they serve the Lord. Łatwiej jest, kiedy wiemy, że dzieciaki również służą Panu. If your children are not serving the Lord, jeśli twoje dzieci nie służą Panu, before the end of today, pod koniec dzisiejszego dnia, we will pray for all of your children that they will come to faith. Zanim dzień się skończy, będziemy modlić się o to, aby wszystkie nasze dzieciaki, które mamy, przyszły do wiarą do Jezusa. The liar is not allowed to have our children. Kłamca nie chce, aby nasze dzieci były zbawione. He does not own them. Ale on nie jest ich właścicielem. God owns them. Bóg jest ich właścicielem. They will come back if they've fallen away from the Lord. Dzieciaki wrócą do Pana, nawet jeśli odeszły od Niego, to one powrócą. So I used to be a pastor for 30 years. Przez 30 lat byłem pastorem. Then God called me to missions. Po czym Bóg powołał mnie na pole misyjne. I know how to be a pastor. Wiem, jak to jest być pastorem. I'm learning how to be a missionary. Ale uczę się, co to znaczy być misjonarzem. This is new for me. Bo jest to coś nowego dla mnie. I live by Micah 6:8. Moje życie opierało się na wersecie z Księgi Micheasza, 6 rozdziału. Micah 6:8 says, Księga Micheasza 6:8 mówi takie słowa. Do justly, wykonuj rzeczy sprawiedliwie, love mercy, miłuj życzliwość and walk humbly. I chodź pokornie. Don't you love mercy? Czy my wszyscy nie doceniamy życzliwości, miłosierdzia? God has been so good to us. Bo przecież Bóg jest do nas taki dobry. I don't want to forget you people up there. Ludzie, I'm always looking down here. Wy na balkonie, nie patrzę na was, ale nie myślcie, że o was zapomniałem albo was ignoruję. I have to remember there's people muszę also pamiętać, up here. Że na górze także siedzą ludzie. What a great crowd of witnesses here. Niesamowity tłum wow. ludzi. Wow, we're just so privileged to be here. So I walk humbly today. Więc chcę chodzić w pokorze przed Bogiem. I walk humbly in the shadow of Pentecostal leadership. Chodzę pokornie w cieniu przywództwa Kościoła Zielonoświątkowego tu w Polsce. Amazing men of God. Niesamowici Boży mężowie. Like Bishop Marek. Na przykład biskup Marek. I walk in his shadow humbly.
W pokorze chodzę w jego cieniu. Your pastor, Pastor Leszek. Wasz pastor, Pastor Leszek. I walk humbly in his shadow. Chodzę w pokorze w jego cieniu. Pastor Sławek in Olesno. Pastor Sławek z Olesna. Peter Nowak at the seminary. Piotr Nowak. The rector. Seminarium, dyrektor seminarium. I walk humbly in his shadow. Naprawdę chodzę w pokorze w ich cieniu. Mighty men of God that God has risen up here in Poland. Potężni mężowie Boży, których Bóg powołał w tym kraju. I came here to serve them. Przyjechałem tu po to, aby im służyć. To serve alongside them. Aby służyć razem z nimi. We did not come here to start anything. Nie przyjechaliśmy tutaj po to, aby cokolwiek rozpoczynać. I am not here to make a name for myself. Nie jestem tutaj po to, aby zbudować swoje własne imię. I'm here for one reason. Jestem tutaj dla jednego powodu tylko. And that's to serve what the Pentecostal Fellowship is doing here in Poland. Aby służyć temu, co czyni to, co czyni przywództwo Kościoła Zielonoświątkowego tu w Polsce. I don't need to start anything. Nic nie muszę rozpoczynać. There's enough things already started. Bo jest wystarczająco dużo rzeczy już rozpoczętych. We're here to support what you're doing in Poland. Jesteśmy tutaj po to, aby wesprzeć was w tym, co robicie w Polsce. And be encouraged. I bądźcie zachęceni. You are not alone. Nie jesteście sami. The United States of America, Stany Zjednoczone. I've heard it's called USA. Tutaj po polsku nazywamy je USA. With your alphabet. USA. 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 They support the Polish Pentecostal Fellowship. Ten kraj wspiera Kościół Zielonoświątkowy tu w Polsce. World Missions comes alongside you. Wysyłają misjonarzy, aby was wspierali. And we are praying for that great awakening to happen here. I modlimy się o to wielkie przebudzenie, które jest już w drodze. It's already beginning and has begun. Ono już się zaczęło. But I believe a great awakening will come to Poland. I wierzę w to, że wielkie przebudzenie przyjdzie do tego kraju. God is preparing Poland right now for that great awakening. Bóg przygotowuje ten kraj na to wielkie przebudzenie. And we are so humbled to be serving with you here. I w pokorze chcemy służyć razem z wami w Polsce. I want to get right into the word this morning. Chciałbym, abyśmy zaczęli od wejścia w Boże słowo. I don't want to chase any squirrels. Nie będę tutaj gonił żadnych wiewiórek. I can do that. A umiem to robić. Ask my wife. Zapytajcie moją żonę. Squirrel. O, wiewiórka. Today I want to stay on focus. Dzisiaj chciałbym skupić się. How many of you today desire more from God? Ilu z was ma pragnienie, aby mieć, otrzymać więcej od Boga? A lot of people want more. Wiele ludzi pragnie więcej. But they want the wrong things. Ale pragną niewłaściwych rzeczy. They might want more money. Pragną na przykład więcej pieniędzy. There's nothing wrong with having more money. Co samo w sobie nie jest niczym złym. I hope that all of you have more money. I mam nadzieję, że my wszyscy będziemy mieć wystarczająco dużo więcej pieniędzy. I hope God blesses you with finances. Mam taką nadzieję i modlę się o to, aby Bóg błogosławił wam także finansowo. Because then we can be more generous. Dlatego, że wtedy będziemy mogli być bardziej hojni. And the work of the Lord will advance. I dzięki temu dzieło Boga w tym kraju będzie mogło posuwać się szybciej do przodu. Many people want more power. Wielu ludzi pragnie mieć więcej władzy. They want more, more influence. Chce mieć więcej wpływu. They want more respect. Więcej respektu od innych. I want more of God. Ja chcę mieć więcej Boga. I want more God. Chcę mieć więcej Boga. All these other things are a distraction. Wszystkie te pozostałe rzeczy są pewną przeszkodą. So I want to look at Exodus today. Także chciałbym rozpocząć dzisiaj od Księgi Wyjścia albo drugiej Księgi Mojżeszowej. If you have a Bible with paper, pages, jeśli macie Biblię papierową, which I prefer, co jest moją ulubioną wersją, you know, phone Bible, you know, digital Bibles, Biblie cyfrowe są okej. Okay. I have an iPad. Mam iPad. Some people preach from iPads. Niektórzy głoszą, mają swoje notatki w iPadzie. I'm old school pastor. Ale ja jestem staromodnym pastorem i mam papier ze sobą. You know why? Wiecie dlaczego? Because the battery never runs out on this. Dlatego, że z tego nigdy bateria nie ujdzie. Energia nie ujdzie z tych. The battery never runs out on this. Z tego nigdy bateria nie się nie skończy. So,
Today, if you have your Bibles, turn to chapter 33 of Exodus. Także jeśli macie Biblię ze sobą, otwórzcie rozdział 33 drugiej Księgi Mojżeszowej. And we'll start from verse 18. I zaczniemy czytać od wersetu 18. Moses said, Mojżesz powiedział, I pray you. Mojżesz powiedział, tak, 18 werset. Show me your glory. I rzekł Mojżesz, spraw, abym ujrzał Twoją chwałę. Now I'll give you some background on this verse. Może kilka słów kontekstu. Moses is on Mount Sinai. Mojżesz przebywa na górze Synaj. If you know the story of Exodus, jeśli znamy historię wyjścia z Egiptu, if you know the story of Moses's life, historię Mojżesza, jego życia, you know that everything started on Mount Sinai. Wiemy, że właściwie wszystko zaczęło się na górze Synaj. Moses was called to be a leader for the people of Israel. Mojżesz został powołany na lidera Izraela właśnie na tej górze. God appeared in a burning bush. Bóg ukazał mu się w płonącym krzewie. And so Moses, from what I can see in the Old Testament, jak patrzę na Stary Testament, Moses had been on Mount Sinai 8 times. Mojżesz przebywał na górze Synaj 8 razy. Now we need to understand why Moses would ask God this. Musimy zrozumieć, dlaczego Mojżesz prosi o to at this moment in scripture. W tym momencie, o którym mówi słowo. In chapter 33, w 33 rozdziale. Of 2 Moses. Isn't it 2 Moses? Yeah, 2 Moses, yes. So you don't repeat things if I don't need to. Okay, I they get know, it. They know that. Hey, by the way, we share a name. Mamy to samo imię. My middle name is Frank. Dlatego, że jego drugie imię też jest Frank. So my grandfather's name was Frank. Jego pradziadek też nazywał się Franciszek. So deep respect. Także deep szacunek. Dzięki. Moses is on the mountain with God. Tak więc, wracając do tematu. Mojżesz przebywa na górze Synaj. 40 days and 40 nights. Przebywa tam całe 40 dni i 40 nocy. Didn't eat any food. Nie je, nie pije. Now get this. I uwaga. He did not drink any water. Nie pił przez ten czas w ogóle żadnej wody. 40 days. 40 dni. 40 nights. 40 nocy. Humanly impossible. Z ludzkiego punktu widzenia niemożliwe. But let me remind you. Ale nie pozwólcie, że wam przypomnę. When you are in the full presence of God. Kiedy przebywacie w pełnej obecności Bożej. You have no needs. Nie macie żadnych potrzeb. You have no requests. Nie macie żadnych zapotrzebowań. God sustained Moses during this time. Dlatego, że Bóg zaopatrywał i podtrzymywał Mojżesza przez cały ten czas. So the first thing, can any of us come to God and say, show me your glory? Czy ktoś z nas miał taki moment w swoim życiu, że przychodzi do Boga i mówi, Boże, objaw mi swoją chwałę. You know, we can look at this verse and say, well, I want more. Możemy popatrzeć na ten werset i powiedzieć sobie, ja też chcę. But let's look a little deeper into the narrative. Ale popatrzmy trochę głębiej w kontekst tej historii. First of all, po pierwsze, Moses constantly communicated with God. Mojżesz nie cały czas komunikuje się z Bogiem. If you read all of the Pentateuch, kiedy czytamy pięcioksiąg Mojżesza, the five books of Moses, pięć ksiąg napisanych przez Mojżesza, you will see that Moses constantly talked to God and God talked to Moses. Widzimy, że pomiędzy Bogiem i Mojżeszem cały czas przebiega komunikacja. Can I encourage you today? Czy mogę was zachęcić dzisiaj? You can also talk to God. Wy także możecie rozmawiać z Bogiem. And God will talk to you. I co więcej, Bóg będzie do was przemawiał. Don't be so distracted by the things of this world. Nie pozwólcie, aby rzeczy z tego świata były przeszkodami w tym. That you don't spend time talking to God. Że nie poświęcacie wystarczającej ilości czasu, aby porozmawiać z Bogiem. I do a lot of driving. Ja dużo podróżuję samochodem. I drove almost 7 hours to get here. Praktycznie zajęło mi 7 godzin, aby tu przyjechać. And I'm able to talk to God while I'm driving. I wtedy, kiedy ja prowadzę samochód, rozmawiam z Bogiem. My thoughts many times are on God and the things of God. Moje myśli bardzo często skupiają się na sprawach Bożych, Can na samym Bogu. I encourage you to talk to God more. Czy mogę was zachęcić?
Bo chciałbym, abyście tego samego doświadczali. He wants to have fellowship with you. On chce mieć z wami społeczność. We see Moses talking to God all the time. Widzimy, jak Mojżesz rozmawia z Bogiem przez cały czas. God talks to Moses. A Bóg z nim. It actually says, i mówi in Exodus 31:11, w księdze w 33 rozdziale, w 11 wersecie mamy takie słowa. It says the Lord talks to Moses face to face. Mówi, a Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz. Just as a man speaks to his friend. Jak się rozmawia z przyjacielem. How many want more of God? Ilu z was chciałoby mieć więcej Boga w swoim życiu? Let's start talking to God more. Zacznijcie z nim rozmawiać. Have communion with God. Miejcie z nim społeczność. Let's spend more time speaking to God. Spędzajcie więcej czasu rozmawiając z nim. So we know Moses speaks with God. Więc po pierwsze wiemy, że Mojżesz rozmawia z Bogiem. Secondly, Moses obeys God. Po drugie, Mojżesz jest posłuszny Bogu. It says in Exodus 40:16. Napisane jest w Księdze Wyjścia albo w drugiej Mojżeszowej w 40 rozdziale, 16 wersecie. It said Moses did everything. Napisane jest, że Mojżesz wykonywał wszystko. Just as the Lord commanded him. Tak jak mu to Pan nakazał czynić. Moses talks to God. Mojżesz rozmawia z Bogiem. Communicates with God. Komunikuje się z nim. Secondly, Moses obeys God. Po drugie, Mojżesz jest posłuszny. How many think it's important to also obey God? Ilu z was myśli, że bardzo ważne jest, aby być posłusznym Bogu? Some of you right now are thinking. Niektórzy sobie myślą pewno. Oh, I don't have to do anything. Oczywiście, ja przecież nic nie muszę robić. Jesus did it all. Jezus wszystko wykonał przecież. I'm sorry, but that's a cop out. That's a excuse. Yeah, muszę powiedzieć, że takie mówienie to jest tylko wymówka. I want personally God to be happy with me. Ja chcę osobiście, aby Bóg był ze mnie zadowolony. When I gave my life to Jesus, kiedy powierzyłem Bogu swoje życie, He then owned me as a human. On stał się moim panem. Ja jestem jego podwładnym. He bought me back with a great price. On wykupił mnie za wielką cenę. And I immediately wanted to please him. I ja w naturalny sposób, natychmiast chcę, aby moje życie było jemu przyjemne. I remember when I first got saved. Pamiętam, kiedy nawróciłem się. I couldn't read this enough. Nie mogłem spędzić wystarczająco ilość czasu, oh, aby czytać. I was hungry. Byłem głodny. Hungry for God. Byłem głodny Boga. Hungry for His Word. Byłem głodny Bożego Słowa. Hungry for the truth. Byłem głodny prawdy. I couldn't consume enough. Nie było wystarczająco dużo, abym się zaspokoił. God started to change my life. Bóg zaczął przemieniać moje życie. The old things passed away. Stare rzeczy w moim życiu przeminęły. And all things became new. I wszystko stało się nowe. This is how we should live our life daily before God. W ten sposób powinniśmy nasze życie prowadzić w codziennym trybie. Moses obeyed God. Mojżesz był posłuszny Bogu. Thirdly, po trzecie, Moses led a rebellious, complaining people. Mojżesz prowadził lud, który był nieposłuszny i który był uparty. Why is this important to the text? Dlaczego to jest ważne w tym tekście? 8 times on Mount Sinai. W tym czasie na górze Synaj. 40 days, 40 nights, no food, no water. Kiedy 40 dni i 40 nocy bez jedzenia, bez picia. It said when the people of Israel looked up on the mountain, ludzie, którzy czekali na Mojżesza w obozie, patrzyli na górę. They saw fire and smoke. Widzieli na tej górze ogień, widzieli kłęby dymu. The chapter, two chapters before this, i dwa rozdziały przed tym, Moses was again on the mountain, Mojżesz był powtórnie na górze. And once again there was fire and smoke. I w tym czasie także na górze pojawiły się ogień, pojawił się dym. And after a long period of time of maybe 30, 35 days, i po pewnym czasie, być może to było 30-35 dni, the people of Israel came to Aaron, Izraelici przyszli do Aarona, who was the high priest, który był najwyższym kapłanem, and they said, Moses is dead. I mówią, Mojżesz prawdopodobnie nie żyje. All that fire and smoke, he didn't survive. Ten ogień, który widzieliśmy na górze i dym,
on nie mógł tego przeżyć. You're now our leader. Ty teraz jesteś naszym liderem, Aaronie. So then Aaron, i Aaron, he does something not very intelligent. Ale on robi coś, co moglibyśmy nazwać niezbyt mądre albo niezbyt inteligentne. See, being a leader is not easy. Bycie liderem nie jest łatwe. Being the senior pastor, the lead pastor, not easy. Bycie pastorem nie jest proste. Real easy to get, you know, people complaining. Bardzo łatwo jest mieć wokół siebie ludzi, którzy narzekają. Israel complained about being hungry. Izraelici narzekali cały czas, to, że byli głodni. Being thirsty. Narzekali, że mieli spragnienie. They looked at Moses. Patrzyli na Mojżesza. Why did you ruin my life? Dlaczego zrujnowałeś nasze życie? I could be back in Egypt. Mogliśmy zostać w Egipcie. It was better back there. Było tam lepiej. How many times do we sometimes look back and think? Ile razy my patrzymy wstecz i myślimy sobie? Don't look back. Nie patrz w tył. Don't look back. Nie patrz support leadership. Ale wesprzyj swojego pastora, swojego lidera. Follow leadership. Podążaj za nim. See, Aaron wasn't supposed to be the leader. Aaron miał być przywódcą. He couldn't handle it. Ale nie potrafił sobie z tym poradzić. What happened when he was the leader? Co się stało wtedy, kiedy był tym liderem? He let the people tell him what to do. Pozwolił, aby ludzie mówili mu, co ma robić. See, believe it or not, God called your pastor to lead this church. To Bóg powołał pastora, aby prowadził kościół, prowadził zbór. And we all serve with him. My służymy razem z nim, so that the work of God can happen. Aby dzieła Boże były wykonywane wokół nas. But somebody has to be the leader. Ale ktoś musi przejąć rolę lidera. And thank God for the faithfulness of your pastor. I dzięki Bogu za wierność waszego pastora. 30 years. 30 lat. Look at this church. Popatrzcie na ten zbór. 30-year history. 30 lat historii za wami. This church was planted. Ten kościół został założony. It's still here. Jest dalej, trwa, rośnie. You know, the devil couldn't destroy this place. Diabeł mógł zniszczyć to miejsce. This church is still alive. Are you alive today? Ale ten kościół jest dalej żywy. Czy wy dzisiaj jesteście żywi? Are you excited about czy jesteście podekscytowani tym, co się wydarzyło w historii tego zboru? You don't want Aaron pastoring this church. Nie chcielibyście, aby Aaron pastorował temu zborowi. You don't want him leading this church. Nie chcielibyście, by on był przywódcą. You want Pastor Leszek leading this lepiej, church. Żeby to był pastor Leszek. Because when Aaron led the church, dlatego, że kiedy Aaron prowadził Izraelitów and Moses is up on Mount Sinai, i Mojżesz przebywał na górze Synaj, he's not dead. Nie był wcale martwy, he gets the Ten Commandments. Ale otrzymał od Boga 10 przykazań. Don't treat the Ten Commandments lightly. I proszę was, nie traktujcie 10 przykazań zbyt lekko. Can I tell you why? Mogę wam powiedzieć dlaczego. Because in the Bible it says, dlatego, że w Biblii napisane jest in chapter 31, w rozdziale 31 and the last verse, w ostatnim wersecie tego rozdziału it said, God wrote the Ten Commandments napisane jest tak with his finger. Bóg dał mu 10 przykazań, dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne napisane palcem Bożym. His finger. Jego palcem. God wrote the Ten Commandments. To Bóg napisał te 10 przykazań. It said front and back of both the tablets. Napisał na obu stronach tablic. With his finger. Za pomocą swojego palca. You don't think that's amazing? Nie sądzicie, że to jest niesamowite? There's nothing else in the Bible that was written with the finger of God. Nie ma nic innego więcej w tej Biblii, co było napisane, że zostało to zrobione palcem Bożym. God spoke the word through men and they wrote it down. Bóg przemówił przez ludzi i oni zapisali te słowa, które stały się słowami Bożymi. But God knew this was so important, he wrote it with his finger. Ale Bóg, wiedząc, że to, co przekazuje Mojżeszowi, jest tak ekstremalnie ważne, napisał to własnym palcem. Why is this so important to this text? Dlaczego to jest tak bardzo ważne w tym tekście? God, show me your glory. Boże, objaw mi swoją chwałę. Why is this important? Dlaczego to jest takie ważne? Moses is coming down the mountain.
Oto Mojżesz schodzi z góry ze Synaju. He's got the tablets written by the finger of God. Trzyma tablice kamienne napisane palcem Bożym. The 10 laws that Israel must obey. 10 praw, które Bóg chce, aby Izrael był im posłuszny. Well, he's coming down the mountain. I kiedy schodzi z góry. God had told him some problem had started to occur with Israel. Bóg ostrzega go, bo wie, że nastąpiły pewne problemy na dole w obozie. When he gets to them, i kiedy schodzi do tego obozu, they're worshiping a golden cow. Lud oddaje chwałę cielcowi zrobionego ze złota. The second commandment was being broken. Od razu drugie przykazanie zostało złamane. And Moses didn't even get to share it with them yet. Mojżesz nawet nie zaczął im ich uczyć, nie zaczął dzielić się tymi przykazaniami. And today, if you look at some walls of churches, dzisiaj, jeżeli popatrzymy na niektóre ściany kościołów, isn't it interesting, nie jest to ciekawe, that the second commandment has been removed, że drugie przykazanie zostało wyciągnięte, usunięte. And then two commandments were made out of the last commandment. I dwa przykazania zostały zrobione jako ostatnie. The second commandment, the one that Israel is breaking right now, worshiping a golden calf. To drugie przykazanie, które Izrael wtedy złamał, kiedy oddawał chwałę złotemu cielcowi. Am I the only one that thinks this is so important? Czy ja jestem tylko sam, który myśli, że to jest takie ważne? God's finger wrote the second commandment. Boży palec napisał to drugie przykazanie na kamiennej tablicy. And you wonder why Moses got so angry with the people. I nie dziwne jest to, że Mojżesz tak zezłościł się, zagniewał się na to, co uczynił ten lud, that he smashed the Ten Commandments, że rozwalił te kamienne tablice na kawałki. Can you imagine, as a leader, you get frustrated. Czy możecie sobie wyobrazić, jako lidera, który tak się sfrustrował, tak się zezłościł. How about as a parent with your children? Albo kiedy my jako rodzice złościmy się na swoje dzieci. You tell your child, don't do that. Mówisz swojemu dziecku, nie rób tego. Don't put your tongue on the electrical outlet. Nie kładź swojego języczka na wtyczce. Don't do that. It's danger. Nie rób tego, bo to jest niebezpieczne. Don't play with fire. Nie baw się ogniem. Don't take drugs. Nie bierz narkotyków. Don't steal. Nie kradnij. We tell our children these things. Mówimy naszym dzieciom te rzeczy. And then we find out our children have done something wrong. I potem odkrywamy, że nasze dzieciaki wpadły w kłopoty, bo zrobiły coś niewłaściwego. Am I the only parent that gets frustrated? Czy jestem jedynym rodzicem, który się frustruje tego typu sytuacjami? Didn't I tell you? Nie mówiłem ci? Don't do that. Nie rób tego. And then a few months later they do it again. Po czym kilka miesięcy później jest to samo. And you're like, didn't I you get frustrated. I znowu powtarzasz i znowu się frustrujesz. Fourthly. Po czwarte. We had already said that Moses had been up on the mountain for 40 days. Powiedzieliśmy sobie już, że Mojżesz przebywał na górze przez 40 dni. Moses talks to God. Mojżesz rozmawia z Bogiem. God talks to Moses. Bóg przemawia do Mojżesza. We see that Moses obeys God. Widzimy, że Mojżesz jest posłuszny God Bogu. Is happy with Moses. Bóg jest zadowolony z Mojżesza. We see that Moses was a leader of a rebellious, complaining people. I widzimy, że Mojżesz był liderem upartego, nieposłusznego ludu. And after being in the presence of God, he came down the mountain. I po pobycie w obecności Bożej schodzi z tej góry only to find Israel, po to tylko, żeby zobaczył, że oto Izraelici oddają pokłony, oddają chwałę złotemu cielcowi. Here's a fun fact. I to jest ciekawy fakt. Moses confronts Aaron after this happens. Mojżesz konfrontuje Aarona po tym, co miało miejsce. And I'm just gonna overview what it says. I tylko dam wam taki krótki pogląd na to, co mówi. Aaron says to Moses, Aaron mówi Mojżeszowi. So think if it's your associate pastor. Powiedzmy, że to jest pastor zastępca. You've been gone to India doing meetings. Byłeś w Indiach, miałeś szereg nabożeń, spotkań, nie było cię. Couple of weeks later you come back. Po paru tygodniach wracasz. And the whole church has a golden calf here. No to cały zbór ma tu złotego cielca. What? I pytasz się, o co tu chodzi? You go to your associate pastor. Idziesz do swojego pastora tutaj, what zastępcy. What have you done? Co tu się dzieje?
And Moses, it says in verse 25. I Mojżesz mówi w wersecie 25, which chapter? It's a 32. W 32 rozdziale 25 wersecie. It says Moses saw that Aaron had let the people get completely out of control. I ujrzał Mojżesz, że lud stał się nieokiełznany. I've only been gone for 2 weeks. Nie było mnie 2 tygodnie. Come back, the church is worshiping a golden Wracam cow. Po 2 tygodniach what? I widzę, ludzie oddają chwały złotemu cielakowi. And so your associate pastor comes to you and says, i przychodzę i rozmawiam z moim zastępcą, a on mówi mi, they brought all their gold and silver and gems to me. Oni przynieśli mi złoto, srebro, kosztowne rzeczy. And we put them in a fire, a big pot. Włożyliśmy je do garnka i and je topiliśmy. We just melted it all together. I to się roztopiło i zrobiliśmy tego ciedza, bo oni tak chcieli. And I don't know what happened, Moses. I nagle nie wiem, co się stało, Mojżeszu. I don't know what happened, Pastor Leszek. Nie wiem, co się stało, pastorze. But this cow popped out. Ale oto nagle pojawił się ten cielec. And they all started worshiping it. I wszyscy zaczęli mu oddawać pokłony. It's funny when we get caught doing things. Fajne jest, kiedy nas coś złapie na tym. We always like to blame someone else. Bo zawsze wtedy próbujemy winę zrzucić na kogoś innego. So now I come back to the text. I teraz wracam do tekstu. Moses is on Mount Sinai. Mojżesz jest na górze Synaj. He has to go back to this people. Musi wrócić do ludu. Just a chapter, a few chapters before. Kilka rozdziałów wcześniej. He'd come down from the same mountain. Wracał z tej samej góry. He'd come back from India. Wracał z Indii. And he came back to this people. I wraca do swojego ludu. And it's not you guys. You to oczywiście nie wy. You guys would never do this. Bo wy nigdy byście tego przede wszystkim nie zrobili. You are amazing congregation. Bo jesteście niesamowitą kongregacją, niesamowitym zborem. Your associate pastor is way wiser than Aaron. I twój pastor, yes, zastępca jest nawet mądrzejszy od ciebie. I'm only making an analogy today. To tylko takie nieudolne analogie, które you próbuję guys robić. Are amazing. Wy jesteście niesamowici, naprawdę. But you understand Moses needs to go back to these people. Ale musimy zrozumieć sytuację Mojżesza, oto musi wrócić z powrotem do swojego ludu. See, if I just look at this verse and I don't look at the background. Kiedy popatrzymy na ten werset i nie rozumiemy tego, co się stało wcześniej, I don't understand why Moses is asking for this. Nie rozumiem, dlaczego Mojżesz prosi o to. I need more. Mojżesz mówi, potrzebuje widzieć twoją chwałę, potrzebuje więcej. He's Moses. On to Mojżesz mówi. If Moses needs more of God, jeśli Mojżesz potrzebuje więcej Boga, how much more do I need more? O ile więcej ja potrzebuję Boga. If he needed more, jeśli on potrzebował więcej, how much more do I need more? Ile więcej ja potrzebuję więcej. Can I encourage you today? Czy mogę was zachęcić dzisiaj? Our hunger for God needs to increase. Nasz głód do Boga musi się zwiększyć. Our desire for more of God needs to increase. Nasze pragnienie więcej Boga musi That's się what I'm zwiększyć. Praying for you today. I o to się modlę dzisiaj najbardziej, I'm praying o was. That you have a desire for more of God. Modlę się, abyście mieli jeszcze większe pragnienie Boga. God loves us so much. Bóg kocha nas tak bardzo. Moses, he's standing in the presence of God. Mojżesz stoi w obecności Boga. God speaks to him audibly. Bóg rozmawia z nim za pomocą swojego głosu. Now you think he's got to go back down the mountain to those people. I mówi, masz iść na dół do swojego ludu. Last time they were worshiping a golden calf. Ostatnim razem, kiedy schodziłeś, oni wielbili złotego cielca. Co teraz będzie, kiedy do nich przyjdę? I've been gone 40 days again. Znowu nie było mnie 40 dni. And he wants more. I on chce więcej chwały. See, tomorrow's Monday. Jutro jest poniedziałek. See, you could be at the mountain today. Dzisiaj być może jesteś na górze. By the way, the worship was amazing today. I tak, mówiąc nawiasem, uwielbienie, w jakim uczestniczyliśmy dzisiaj, było niesamowite i dziękuję zespołowi, który poprowadził to uwielbienie. Być może śpiewając te pieśni, czułeś obecność Boga, czułeś Jego chwałę, która tutaj była. Encounter God today. I tak naprawdę czułeś, że spotkałeś się z Bogiem. A mountain experience. Masz
teraz to doświadczenie bycia z Bogiem na górze. But Monday can be like coming down. Ale wiemy wszyscy, że kiedy przyjdzie poniedziałek, będziemy schodzić back w dół. To work. Z powrotem do pracy. Back to your job. Z powrotem do tego, co robimy. Maybe you lead a bunch of people at work. Być może prowadzisz ludzi w swoim miejscu Maybe you're pracy. The manager. Być może jesteś kierownikiem. Of a bunch of grumbling, complaining people at work. Kierownikiem grupy stale niezadowolonych, narzekających pracowników. I hope you're not one of the grumbling and complaining people at work. Mam nadzieję, że to nie ty jesteś, oczywiście. But you gotta go back to Monday. Ale musisz wrócić do poniedziałku. And I hope you want more of God. I mam nadzieję, że kiedy będziesz wracał, będziesz chciał mieć więcej Boga. Bo jest ku temu powód. Moses needs something extra. Dlatego, że Mojżesz potrzebuje czegoś ekstra. God has your best interest in mind. A Bóg ma twój najlepszy interes na swojej, w swojej pamięci. He wants nothing but his best for you. On chce niczego więcej, tylko to, co najlepsze dla ciebie. Moses wants to see the glory of God. Mojżesz pragnie widzieć chwałę Pana. What does God do? Co Bóg robi? It says, napisane jest in verse 18 of chapter 33, w 33 rozdziale, actually, wersecie 19, when Moses asked for more glory, kiedy Mojżesz poprosił, spraw, abym ujrzał Twoją chwałę, this is what God says. Oto co mówi Bóg. I will let all my goodness pass before you. Ja ukażę ci mój majestat. Does God say no, you can't have that? Czy Bóg odpowiada nie, nie możesz mieć więcej? God's pleased with Moses. Bóg jest zadowolony z Mojżesza. Moses communicates with God. He spends time in God's presence. Mojżesz komunikuje się God z Bogiem, spędza czas w Jego God obecności. Wants to give you more. Bóg chce dać ci więcej. Today God wants to give you more. Dzisiaj Bóg chce dać ci więcej. Why is it important for God's goodness to pass before us? Dlaczego takie ważne jest to, aby dobroć Boża przebywała między nami? Can I have some of this today? Czy ja mogę jej doświadczyć Is this dzisiaj? For me? Czy to jest dla mnie? Is this for you? Czy to jest dla ciebie? Can we have this? Czy możemy to mieć? I say, yes, we can. I mówię, tak, możemy to mieć. God will let his goodness pass before you. Dlatego, że Bóg będzie chciał, aby Jego dobroć przeszła pomiędzy nami. Ale Bóg tak bardzo cię kocha i nie pozwoli, aby dać ci tyle, by cię to zabiło. He tells Moses, if I let all my glory come before you, you will die. Mojżesz mówi Mojżeszowi, jeżeli ja pozwoliłbym ci ujrzeć całą moją chwałę, umarłbyś. But God says, I will show you some of my glory. Ale mówi mu, pokażę ci część mojej chwały. God protects each one of us. Wiecie, że Bóg chroni każdego z nas? He said, Moses, I need you to go behind the rock. On mówi, Mojżeszu, chciałbym, abyś schował się w występie skalnym. So I want you to picture this up in the balcony. I teraz zobaczcie sobie tam także na balkonie, nie wiem, czy to będzie there's widoczne. A, there's a big rock. Jest duża skała. And God says, go hide behind that rock. I Bóg mówi Mojżeszowi, ukryj się za tą skałą. And so Moses is down behind the rock. Więc Mojżesz schylił się, schował się za tą skałą. And there's a crevice, a cut in the rock. Jest takie wycięcie w tej skale, where he can just look out through the crack of the rock. Gdzie może popatrzeć poprzez to wycięcie. And this is what God does. I oto co robi Bóg. He says, I'm going to let all my goodness pass in front of you, Moses. Ja sprawię, aby moja chwała przeszła koło ciebie. But I'm going to put my hand in front of you. Ale ja zasłonię cię swoją ręką. Because God says, if you see my face, bo mówi, jeśli ujrzałbyś moją twarz, it will completely annihilate you. To by cię całkowicie zmiotło. God doesn't want to do that. He needs Moses. Bóg nie chce tego czynić. It's not Moses' time to go to heaven. On potrzebuje Mojżesza. To jest jeszcze nie ten czas, aby wziąć go do siebie, do nieba. God protects you with his hand. Bóg chroni cię swoją ręką. He puts his hand in front of the rock. On kładzie rękę, Bóg kładzie swoją rękę na skalę. Now think, Moses is down. Can you imagine what he's feeling right now? Możesz sobie to wyobrazić? Mojżesz się ukrywa za tą skałą.
I'm going to see more glory of God than I've ever seen in my life. Będę mógł ujrzeć więcej chwały Bożej niż to mogłem w całym swoim życiu. Now stay with me because there's a reason why we've been talking about all this. I uważajcie, bo jest pewien powód dlaczego tak się stało. Why did Moses say show me your glory? Dlaczego Mojżesz powiedział objaw mi swoją chwałę? God puts his hand in front of the rock. Bóg kładzie swoją rękę na skalę. It said God's glory passed in front of the rock. Boża chwała przechodzi koło tej skały. And as he passed by and was leaving, i kiedy on przechodził i prawie już opuszczał to miejsce, w którym był Mojżesz, as his full glory was leaving, kiedy jego pełna chwała przechodziła dalej, God removed his hand. Bóg cofnął swoją rękę. And what was left of the glory came through that space in the rock. I to, co pozostało z tej odchodzącej dalej chwały, przeszło przez tą szczelinę skalną. And Moses experienced i Mojżesz doświadczył that amount of God's glory. Tej wielkości Bożej chwały. Why is this in Scripture? Dlaczego ten opis znajduje się w Biblii? Why is it important to you and I today? Dlaczego to jest takie ważne dla ciebie i dla mnie? Because Monday's coming. Dlatego że przychodzi poniedziałek. And God wants his glory to be on you. I Bóg chce, aby jego chwała pozostała na tobie. Moses gets a second copy of the Ten Commandments. Mojżesz dostaje drugą kopię 10 przykazań. He's now coming down the mountain. I teraz schodzi z tą drugą kopią przykazań. With the second set of commandments. Z tymi przykazaniami. And as he's coming down the mountain, i kiedy schodzi na dół, it says that he was not even aware. Pisze, że on nawet nie był świadom tego. It said he was not aware. Nie był świadom, what had happened to him. Co się stało z nim. After this experience with God. Po tym doświadczeniu z Bożą chwałą. And I'm trying to find it in my notes. I to znajduje się w, szukamy tego intensywnie. I am not finding we it. We got lost, okay. Ah, here we go. Exodus 34:29. Rozdział 34. Thank you, Frank. I help him, no problem. Yes. It says in Exodus 34:29. 34:29. Werset 34 rozdziału drugiej księgi Mojżeszowej. He was not aware. Mojżesz nie był świadom. When he came down from the mountain. Kiedy schodzi w dół, his face. Jego twarz. Was beaming with the glory of God. It was shining from him. Jego twarz promieniowała. Chwała została na jego twarzy tak, że promieniowała światłem. Wouldn't it be amazing if on Monday. Nie byłoby to niesamowite, gdyby jutro, w poniedziałek, you went back to work, wracasz do pracy and everyone in the office, i wszyscy w twoim biurze, albo w twojej szkole, albo w twojej pracy was like, jesteście tacy jak Mojżesz. Frank. Hey, Franek. What's different about you? Co się z tobą stało? I don't know, there's just something different. And in the coffee room, gdzieś tam w stołówce albo w jakimś miejscu, gdzie się spotykacie, people are talking about Frank. Ludzie zaczynają rozmawiać. What's up with Frank? Co się z nim stało? There's something different about him. Coś jest innego w nim. I kind of like it. Nie mówię, że mi się to nie podoba. And they're attracted to what's happening inside of you spiritually. Ludzie zaczynają być przyciągani przez to, co w naszych wnętrzach miało miejsce. But you don't even, you're not aware. Ale my nawet nie jesteśmy tego świadomi. Frank's just going around his business. Po prostu idziemy do pracy, robimy swoje rzeczy. He's just doing what God's called him to do. Robimy to, do czego Bóg nas powołał. But the glory of God is just beaming from Frank. Ale chwała Boża, która jest w nas, której doświadczyliśmy, ona promienieje z nas. And it's transforming the environment. I ta chwała przemienia środowisko, w którym jesteśmy. I believe Poland needs this. Wierzę w to bardzo, że Polska potrzebuje takiej przemiany. I believe the whole world needs this. Ja wierzę, że cały świat potrzebuje takiej How przemiany. Many would like a little bit more? Ilu z was chciałby mieć troszkę więcej? How many would love your kids who don't know the Lord to see that glory coming from you? Ilu z was, tych z was, których dzieciaki jeszcze nie poznały Pana, chciałyby, aby doświadczyły tego więcej? Your unsaved loved ones. Wasi bliscy, którzy nie są zbawieni. They would see that glory in you. W
widzieliby tą chwałę, która w was, która z was promienieje. Let's all stand today. Powstańmy teraz. And bow our heads. Powstańmy teraz i skłońmy nasze głowy. Lord, today I just pray for your church. Panie, dzisiaj teraz chcę modlić się o Twój Kościół. I pray right now, God, that a deep hunger for you would grow in our hearts. Ja, Panie, modlę się, aby głęboki głód Boga zaczął w nas przebywać. I pray that if we have become satisfied in our faith, modlę się, abyśmy nigdy nie byli zadowoleni z tego, co osiągamy w naszej wierze. That we would start to grow hungry again for you, God. Abyśmy na nowo zaczęli być głodni. That we would be hungry for your word. Że będziemy głodni Twojego słowa. That we would be hungry. Że będziemy głodni. To obey your word. Aby być posłusznym Twojemu słowu. That we would be hungry to please you, God. Abyśmy byli głodni, aby Tobie się podobać. That we would spend time in your presence. Abyśmy spędzali więcej czasu w Twojej obecności. That we would begin to talk to you more. Abyśmy z Tobą więcej rozmawiali. That we would begin to commune with you more. Żebyśmy z Tobą więcej komunikowali. God, I pray for our hunger and our desire for your glory to Panie, increase. Modlimy się o ten głód i modlimy się o pragnienie Twojej chwały. Fill us with more. Wypełnij nas więcej. We want to be like Moses. Chcemy być jak Mojżesz. We want more, God. Chcemy więcej Boga. Give us more. Daj nam więcej. We want to be greedy for the glory of God. Chcemy być chciwi Bożej chwały. We want more and chcemy more. Więcej i więcej i więcej. Because the world needs to see your glory, Lord. Dlatego, że świat potrzebuje zobaczyć Twoją chwałę. The world needs to see the glory of God in us. Bóg potrzebuje widzieć chwałę w naszym, Twoją chwałę w naszym życiu. That we would be like Moses. Abyśmy byli jak Mojżesz. We would not even be aware. Że nawet nie będziemy świadomi tego. That your glory would be shining from us. Że Twoja chwała będzie promieniować z in nas. The way we talk. W sposób, w jakim będziemy rozmawiać. In the way we react to people. W sposób, w jakim będziemy reagować in the way na innych we ludzi. Respond to people. Kiedy będziemy odpowiadali na ludziom. In the way we love people. W sposób, w jakim będziemy im kochać ludzi. In the way we live our life. W sposób, w jaki będziemy żyć naszym życiem. In the words that come out of our mouth. Kiedy słowami, które będą przechodzić przez nasze usta. Your Twoja glory, chwała. Your glory, Lord, Twoja will be coming chwała, from Panie. Us.